Znaczy ja osobiście z kardynałem Wojtyłą spotkałem się właśnie tutaj w Wiecznym Mieście. To znaczy ja wtedy byłem studentem prawa kanonicznego na Gregorianum i kardynał Wojtyła, kiedy przyjeżdżał do Rzymu, zawsze mieszkał w tym polskim kolegium, gdzie byłem ja. Pamiętam, takim dużym przeżyciem dla nas było, kiedy został kardynałem. Kiedy został kardynałem, obejmował kościół świętego Cezarego na Palatynie. To jest kościół przy Via Appia, zbudowany na jakimś starym budowli pogańskiej. Tam pod spodem jest jeszcze mozaika pogańska i pamiętam, myśmy to przeżywali z wielką taką radością, nominację na podniesienie do godności kardynalskiej, obejmowanie tego kościoła. Uczestniczyliśmy wszyscy, tym bardziej, że kardynał Wojtyła należał do tych ludzi, który w Kolegium Polskim był bardzo lubiany. Uczestniczył w życiu w naszym studenckim, jak to wiem, imieniny, czy tam jakąś inną uroczystość, ktoś zrobił doktorat, licencjat, to zawsze w tym uczestniczył, brał udział i starał się mieć z nami kontakty. A poza tym nas wtedy budował właśnie swoją taką postawą kapłańską, modlitwy. Ja akurat mieszkałem blisko kaplicy, więc zawsze wieczorem, gdzieś koło godziny 11, słychać było kroki kardynała do kaplicy. No i często już nie słyszałem kroków, kiedy wracał, bo poszedłem spać, a on dosyć długo przebywał w kaplicy i to była taka, mimo że czasem były dni bardzo pracowite, wracał z różnych sekcji, z dyskusji i tak dalej, a nigdy nie omijał tego momentu modlitwy. To robiło na nas ogromne wrażenie. I ogromny spokój podczas mszy świętej, no i takie przeżywanie tego misterium, które dokonywało się na ołtarzu. Ja myślę, że to nie jest tylko moje wrażenie, bo widzę, że każdy tak samo to odczuwał i koncelebrowanie z papieżem było dla każdego z nas jakimś ogromnym przeżyciem. Bo widzieliśmy, że to nie jest dla niego ani formalność, ani jakaś tylko liturgia, bo to jest kontakt z kimś, z osobą. Nie? I że to jest bardzo ważne. Dlatego on zawsze przed mszą świętą, powiedzmy tam 15 czy nawet 20 minut, się modlił. I właściwie nie pozwalał, żeby przeszkadzano mu w tej modlitwie. Nie? I to bardzo uderzało. Ja myślę, że wszędzie, nawet powiedzmy, kiedy on tam odbywał czasem jakąś taką podróż, trochę prywatną, poza Rzym, no to zawsze rezerwował sobie dużo miejsca na modlitwę, na spotkanie z Chrystusem. Modlitwa była czymś fundamentalnym. I to właśnie na samym początku swojego pontyfikatu papież mówi, że głównym zadaniem papieża jest modlitwa. Nie? Nie jakieś dzieła apostolskie, nie podróże, tylko modlitwa. Powiedział, że bez tego w Kościele nic uczynić nie można, nie? Że będzie jego praca będzie bezowocna. I ta modlitwa dawała mu też jakiś spokój wewnętrzny. Spokój wewnętrzny. On miał takie zaufanie do Chrystusa, że go nic nie potrafiło wyprowadzić z równowagi. Ja pracowałem w Najwyższym Sądzie, pamiętam różne problemy, jakieś konflikty i tak dalej. Sam byłem podenerwowany, relacjonowałem papieżowi, a on to wszystko przyjmował ze spokojem. Wszystko przyjmował ze spokojem, bo wiedział, że wszystko jest w ręku Chrystusa. Wszystko jest w ręku Chrystusa, że my nie jesteśmy sami, że w Kościele tym, który działa, jest Chrystus, a my jesteśmy tylko Jego narzędziami. I on starał się być tym narzędziem jak najbardziej podatnym na działanie Ducha Świętego, na działanie Chrystusa w Kościele. I on sobie z tego zdawał sprawę, że tym głównym pasterzem Kościoła to jest Chrystus. Był w kolegium jednym z tych gości, którzy byli najbardziej lubiani, ponieważ uczestniczył, dyskutował z nami podczas posiłków, można było z niego żartować. Znaczy był taki, powiedzmy, swój. Powiedzmy, wydawało się, że jest jednym z nas, uczestniczy w naszym życiu. No i to nas wszystkich pociągało. Ja pamiętam, kiedyś tak było, że ponieważ on uczestniczył w wszystkich naszych imieninach czy tam jakichś uroczystościach w kolegium, brał udział, przychodził, żartował i tak dalej. No i potem kiedyś tak było, że myśmy się spodziewali, że będzie w Rzymie, kiedy on będzie miał imieniny. Kilka miesięcy wcześniej, kiedy był w Rzymie, jeden z kolegiastów podczas takiej uroczystości
uroczyście mianował go honorowym kolegiastą, jest honorowym kolegiastą i potem mówi, że z tym łączą się oczywiście honory, ale też łączą się obowiązki. Trzeba wyprawić imieniny. Oczywiście się kardynał śmiał, ale potem przyjechał, wyprawił imieniny dla nas wszystkich, tak jak to wszyscy inni robili. Czyli miał takie duże poczucie humoru, wspólnoty, współżycia. No i to, co mnie osobiście potem dotknęło, że to pozostało mu przez całe życie, podczas pontyfikatu. Ja pamiętam, kiedy został papieżem, to moja taka pierwsza myśl była pewnej obawy. Se mówię, on nigdy nie pracował w Watykanie. Nie? Nigdy nie pracował w Watykanie, to jest jednak wielki organizm, pewien trus mózgów z całego świata. Czy on nie poczuje się jakoś przytłumiony tym całym aparatem urzędowym? Ale już po trzech dniach widziałem, że go nic nie przytłumi, ani nikt go nie przytłumi, bo starał się być takim, jakim był. My sobie pamiętamy, kiedy został papieżem, normalnie była tradycja, że papież występuje, błogosławi, nic nie mówi. Nie? On zaczął mówić. On zaczął mówić i wtedy ktoś, właśnie ceremoniarz chciał go tam, coś mu podsunął, jakąś myśl, on go usunął ręką i mówił dalej. Nie? I pamiętamy te takie bardzo miłe spostrzeżenie, kiedy mówił, że mnie poprawicie, kiedy się pomylę i akurat w tym zrobił błąd, nie? Oczywiście to było bardzo, bardzo mile przyjęte i potem takim był. Ja pamiętam, dla mnie takim dużym wrażeniem było przecież miesiąc po wyborze na papieża, jego sekretarz, obecny kardynał Dziwisz, miał imieniny i papież mówi, no myśmy chodzili na imieniny, zaproś twoich kolegów na imieniny, nie? I Dziwisz nas zaprosił na imieniny i razem z papieżem obchodziliśmy Dziwisza imieniny, tak jak to było swego czasu. Dla mnie to było wtedy jakimś takim zaskoczeniem. To był jego styl życia. Szczerze mówiąc, że gdyby oczywiście można z różnego punktu widzenia spojrzeć na życie Jana Pawła II, ale można też zdefiniować to życie, że on był w pełni człowiekiem. W pełni człowiekiem to znaczy realizował się jako człowiek, mając wzór w Chrystusie, bo on twierdził, że właśnie Chrystus nam zdradził tajemnicę człowieka i on był tym człowiekiem, który żył w pełni życia, czyli nie był jakimś... Dzisiaj mamy tylu różnych niewolników, człowiek zniewolony jakimś nałogiem, różnymi swoimi słabościami, nie jest wolny. On starał się być wolnym w Chrystusie. Potem żył swoje życie w wymiarze wiecznym. Czyli nie widział swojego życia tylko ograniczonego do egzystencji ziemskiej, ale w jakimś tym ogromnym wymiarze wiecznym. I dlatego jego stosunek do drugiego człowieka był stosunkiem przyjaźni, dobroci, jakikolwiek by był to człowiek. Ja myślę, że jakikolwiek by był to człowiek, na przykład ja często podaję, niedawno mieliśmy taki kongres właśnie o tych, nasza kongregacja organizowała o wychowaniu. W dzisiejszym społeczeństwie wiele religii się spotyka, wielokulturowość i tak dalej, jak dialog prowadzić i tak dalej. Ja wtedy powiedziałem, że takim człowiekiem, który dał nam przykład dialogu, prawdziwego dialogu, nie, to był Jan Paweł II. Podkreśliłem cztery takie elementy. Najpierw rozmawiał z wszystkimi. Nie ma kategorii ludzi, z którymi nie rozmawiał. Rozmawiał z różnymi religiami, z Żydami, z muzułmanami, z buddystami, z wszystkimi religiami rozmawiał. Rozmawiał z ludźmi nauki, z ludźmi kultury, z politykami, z młodzieżą, z chorymi, z więźniami. Nawet czuł potrzebę rozmawiać z tym człowiekiem, który chciał go zabić. Nie? Czyli rozmawiał z wszystkimi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Z wszystkimi... Do wszystkich był ustosunkowany dobrze. Nikogo nigdy nie obraził. Nie? Do każdego podchodził z wielkim szacunkiem. Szacunkiem dla każdego człowieka. Dla każdej religii, dla każdego nastawienia. Do wszystkich był nastawiony życzliwie. Nie? Trzecia rzecz. Wobec wszystkich był sobą. To znaczy świadczył wobec wszystkich Chrystusa. Nie starał się jakoś umniejszać nauki, bo to jest młodzież, żeby ich nie zrazić. Tylko wobec wszystkich był świadkiem, był sobą, to znaczy świadczył o tym, w co był przekonany, czym żył na co dzień i tak dalej. I po czwarte, był koherentny, czyli nie zmieniał, bo tutaj z tym spotykam się, to mówię trochę inaczej, z tym innym spotykam się, mówię trochę inaczej, dostosowuje się do, czyli zawsze był sobą. I co sobie pomyślmy, to jest 27 lat pontyfikatu.
I on nigdy nie musiał zmieniać swojego nastawienia. Zawsze był sobą. I dlatego, powiedzmy, ten jego dialog ze światem spotkał się z takim ogromnym uznaniem. Przecież na jego pogrzebie byli ludzie z wszystkich religii. Nie? Ludzie, którzy byli daleko ideowo od niego. Nie? Ilu, powiedzmy, tych głów państw przyjechało. Nie? Byli ludzie z różnych religii i było wielu, na przykład młodzieży spotkałem na placu świętego Piotra, którzy do kościoła nie chodzili i czuli potrzebę być razem z nim. Pamiętam, ja wtedy tak przypadkowo byłem właśnie w tym kolegium polskim, tam już nie mieszkałem oczywiście, ale byłem przypadkowo i z grupą tych studentów, księży oglądaliśmy telewizor, no i teraz pojawia się ten kardynał Felici, który ogłaszał wybór papieża. Kardynał Felici był wtedy moim szefem w biurze. On był prefektem sygnatury apostolskiej, no ja pracowałem w tym najwyższym sądzie. Jak on się pokazał, był bardzo poważny, bardzo poważny. I ja wtedy pierwsze się podzieliłem z wszystkimi, że coś tu nie gra. Że coś tu nie gra, to znaczy, bo kardynał Felici był takim jowialnym, uśmiechniętym zawsze, a tu wyszedł poważny, nie? Czyli coś nie gra. Potem żeśmy zrozumieli, co nie grał. On nie był tak bardzo prawdopodobnie zadowolony z tego wyboru, no bo on był Rzymianinem, pisał poezję po łacinie i teraz, powiedzmy, zostaje wybrany ktoś, jakiś forestiero, czyli Włosi używają słowa jako obcokrajowiec straniero, ale też forestiero. Foresta to jest z las, czyli ktoś tu z lasu, ktoś inny został wybrany papieżem. Czyli było widać, że ten kardynał nie był zadowolony. I pamiętam, kiedy powiedział te słowa, powiedzmy, Habemus Papam, Minentissimum Kardynalem, Karolum, od razu wszyscy w kolegium wybuchli, Wojtyła, nie? To było takie spontaniczna, powiedzmy, radość i bo to jeszcze po tym Karolum, jeszcze Sangre Romane Ecclesiae Kardynalem, dopiero na końcu była Wojtyła, ale już wszyscy wybuchli Wojtyła, no i oczywiście ogromna radość, potem ja z kolegium wyjeżdżałem, to już byli dziennikarze przed kolegium, starali się zatrzymać, wypytywać, kto to jest ten kardynał i tak dalej. Czyli, i muszę powiedzieć, że został akceptowany we Włoszech bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To znaczy ponad spodziewanie. Ja pamiętam, ja pracowałem w najwyższym sądzie kościelnym, czyli miałem do czynienia z różnymi profesorami prawa, z adwokatami. Więc wszyscy przychodzili, gratulowali i cieszyli się z tego wyboru. Nawet takie zdanie spotkałem, że no dobrze, że już nie jest Włoch. Nie? Czyli widać było, że został od samego początku, pociągnął za sobą wszystkich i został bardzo dobrze akceptowany. Bardzo dobrze akceptowany. Pamiętam, też powiem taki kazus, kiedyś jechałem na jakiś kongres międzynarodowy. No i w samolocie byli różni profesorowie prawa. No i pamiętam, taka grupa profesorów tam rozmawiali ze sobą, Włochów oczywiście nie ludzi, nie powiedzmy księży, tylko profesorów prawa, nie z uniwersytetu, z Neapolu akurat byli. Jeden mówi, tak najbardziej włoskim papieżem to jest Polak. Nie? Powiedzmy, i to bardzo często się spotykało. Gdziekolwiek ja jechałem, powiedzmy w Chile, to mówią, że papież lubi, naprawdę kocha Chile, lubi Chile. Gdziekolwiek człowiek jechał, to wszyscy uważali, że papież ich lubi. Nie? Bo on był do wszystkich ustosunkowany bardzo dobrze, przyjaźnie, bo to było jego być. Nie? To nie jest, że się tak nauczył. On był sobą po prostu. Nie? I dla wszystkich ludzi był nastawiony życzliwie we wszystkim. Każdej osobie w jakiś sposób widział Chrystusa, nie? Cokolwiek uczynicie jednemu z tych najbliższych, mieście uczynili. W każdym człowieku widział tego Chrystusa i starał się ubogacić tego człowieka, dać mu coś ze siebie i dlatego wszyscy odczuwali, że on ich specjalnie lubi. Ja akurat wtedy byłem na jakimś kongresie we Francji. Tak, to było bardzo, bardzo wstrząsające, bym powiedział. I tak samo wtedy, podczas tego kongresu w Strasburgu, właśnie przerwano, co się dzieje. Wszyscy starali się mieć jakieś wiadomości. Oczywiście wszyscy skupili się wokół mnie, bo byłem tam jedynym Polakiem na tym kongresie, co ja sądzę, co myślę. Ja wtedy sobie przypomniałem tego słowackiego wiersz i powiedziałem, że to już u tego, no ale
wszyscy byli no, tak zaniepokojeni, co się może stać. Nie, ale to było bardzo, bym powiedział, no, bolesne, nie tylko bolesne, ale takie wstrząsające i już wtedy pokazało, jak ten papież jest bardzo mocno akceptowany przez wszystkich i lubiany przez wszystkich, bo bardzo wielu ludzi to odczuło jakoby uderzenie w samych siebie, nie? W samych siebie, to było uderzenie w nas, to było uderzenie zwłaszcza w Kościół, ale to nie tylko ludzie Kościoła. Ja myślę, wielu odczuło to, że to było uderzenie w coś, co jest jakimś dobrem ludzkości. Spotkaniem, pewnym cyklem spotkań, które mnie bardzo mocno uderzyło i które przeżyłem ogromnie mocno, to było związane z przygotowaniem i promulgacją kodeksu prawa kanonicznego. Ja byłem prawnikiem, no i kodeks prawa kanonicznego był opracowywany przez 20 lat przez ekspertów z całego świata. Wszystkie, powiedzmy, wydziały teologiczne prawa kanonicznego, także ludzie inni, nie tylko spoza Kościoła, byli interpelowani, czyli opracowano kodeks prawa kanonicznego. No i teraz projekt zaniesiono papieżowi i wszyscy byli przekonani, że ponieważ papież nie jest prawnikiem, nie jest kanonistą, no zaufa. Tyle lat pracy zaufa tym ludziom i ten kodeks podpisze. Tak widzieliśmy, stało się inaczej. Jednego dnia dostałem telefon, że mam przyjść na obiad do papieża i się okazało, że nas jest 7. 7 z różnych środowisk, wszystkich prawnicy, 7 i papież nam powiedział przy tym obiedzie, że on już ten kodeks przeczytał 2 razy. Nawet to już było niewiarygodne, bo to nie, no bo przeczytał 2 razy ten kodeks, ale jeżeli ma go podpisać, to on chciałby go jeszcze przestudiować i nas prosi o pomoc. Nie? Myśmy tak na siebie spojrzeli, prawie nie do uwierzenia i rzeczywiście potem mieliśmy z papieżem, przy wyobrazie, 14 spotkań po 3-4 godziny każda. Nie? Podzieliliśmy na 14 części ten kodeks i mieliśmy spotkania, żeby na ten temat dyskutować. Poza tym wybrał nas 7 z różnych środowisk, z różnych krajów, i wiedząc, że się nie będziemy zgadzali. Bo krótko przedtem, to znaczy kilka miesięcy wcześniej, byłem zaproszony na kolację i był też zaproszony taki wtedy dosyć słynny prawnik, już nieżyjący, kanonista, potem był biskupem w Lugano, Correco. I my byśmy 2 byli. I papież nam na kolacji mówi, że dotychczas pytałem biskupów, czy mam ten kodeks zrobić, czy nie, a teraz chciałbym prawników, wy jesteście pierwsi i chciałbym wiedzieć, co wy myślicie, co w waszym środowisku na ten temat. I pamiętam wtedy tego wieczoru, właściwie w niczym nie byliśmy zgodni. On miał już wielki autorytet, ja byłem dosyć początkującym, ale wydawało mi się, że jak papież pyta, no to ja muszę mówić to, co myślę, a nie ulegać żadnemu autorytetowi. Zwykła uczciwość, ja muszę mówić to, co myślę. Papież, czyli głowa Kościoła katolickiego, on uważał, że nie jest moim zadaniem tylko czekać, aż ludzie do mnie przyjdą, nie? Ale pojechać do nich. Pojechać do nich i wyrazić też pewien szacunek dla tych ludzi. My pamiętamy, że on jeździł w tych swoich, zwłaszcza pierwszych pielgrzymkach, całował zawsze ziemię, nie? Chociaż potem już nie mógł przyklęknąć, jak był stary, to chociaż podawano mu ziemię, on całował tą ziemię, czyli chciał wyrazić dla tych wszystkich ludzi swój szacunek, chciał być blisko tego człowieka. Zresztą on czuł potrzebę spotkania z drugim człowiekiem i on chciał być, dlatego tych podróży tak dużo, 250 podróży, ponad 100 zagranicznych podróży. To jest no też ogromnie uciążliwe. Przecież my wiemy, ile tych przemówień podczas jednej podróży. Jest ogromna ilość przemówień, nie? Ale mi się wydaje, że on czuł potrzebę, żeby być w Kościele na miejscu, żeby pójść do tych ludzi, a nie tylko czekać, aż oni do mnie przyjdą. I poza tym no, starał się w tych wszystkich miejscach, gdzie był, właśnie poruszyć problemy, które są w danym kraju, czy w danym Kościele. I starał się być wszędzie, to znaczy nie tylko jechał do kraju, gdzie wiedział, że będzie dobrze przyjęty, nie? Ale nawet jak pojechał do Armenii, gdzie tam tylko jest kilkaset katolików, mieszkał u szefa kościoła niekatolickiego, nie, no, chciał być wszędzie być, chciał się z ludźmi spotykać, nie.
Niewątpliwie i to nie tylko powiedzmy nam, powiedzmy katolikom, ale także innym ludziom, nie? I to, co powiedziałem, dla mnie było takie, bo nawet mam tutaj znajomych, nie, córka, która do kościoła nie chodziła, ale musiała przyjść, nie, żeby dać, złożyć hołd temu papieżowi. Więc to było bardzo, bardzo wymowne. Ja myślę, że jego śmierć była takim momentem w historii ludzkości bardzo ważnym. Obecny papież Benedykty w trzecią rocznicę właśnie śmierci powiedział, że wtedy ten Rzym był sercem świata, nie? Sercem świata, bo oczy całego świata były zwrócone na papieża, który umiera. Myślę, że to jest taki jedyny chyba wypadek takiego zainteresowania osobą i przeżywania razem z nią. Starałem się nie bardzo, to znaczy przychodzić, bo wiedziałem, że tylu ludzi stara się do niego dojść, nie? I wiedziałem, że to jest pewnym umęczeniem, bo jeżeli ktoś z nas, że jakiś naprawdę jest chory, no to chce być trochę sam, nie? Chce mieć obok siebie lekarza czy kogoś, ale chce być sam, nie? Poza tym papież, no on czuł potrzebę, wiedziałem, czuje potrzebę modlitwy, nie? I tylu ludzi stara się do niego dojść. Niektórzy no to wszystko robili, żeby chociaż być. Więc ja nie byłem wśród tych. Ja raczej starałem się modlić za papieża, czuć się z nim złączonym duchowo w tych ostatnich chwilach, niż po prostu starać się, żeby tam, powiedzmy, być przy papieżu, czy tam mieć jakieś zdjęcie wtedy, bo wydawało mi się, że tu chyba jest inna rzecz ważna, nie? Żebyśmy byli z nim duchowo złączeni w modlitwie, a zostawili go trochę w spokoju ze swoim cierpieniem, z Chrystusem, z modlitwą. Ja to tak odczuwałem. Ostatnie spotkanie, w tej chwili mi to nawet trudno powiedzieć, ale to jeszcze był, znaczy siedząco, no już bardzo cierpiący, widać twarz bardzo, bardzo cierpiącą, ale jeszcze można rozmawiać, żeśmy jeszcze rozmawiali, nie, ze sobą. Z tym, że mówię szczerze, że w tych ostatnich chwilach ja nie byłem. Nie byłem, ale to było takie moje nastawienie było, żeby po prostu raczej łączyć się z duchową, z nim być dla niego jakimś wsparciem duchowym w modlitwie i uszanować jego potrzebę też trochę ciszy i spokoju. Tyle tych delegacji rządowych, tyle nigdy nie było w Rzymie, to po raz pierwszy w historii Rzymu tyle delegacji, tylu ludzi, nie, skupiło się właśnie na tej śmierci. Ja myślę, że w całej chyba historii trudno znaleźć taki moment, który byłby podobny do śmierci Jana Pawła II. To była jakaś ogromna manifestacja światowa i równocześnie było jakimś ogromnym przeżyciem. Ogromnym przeżyciem. Ja tu miałem bratanka, akurat przyjechał, no ale to przyjechał, bo w jakiejś delegacji był. No i potem mówi, że wujek, ja dziękuję, że mogłem być w tych dniach tutaj w Rzymie, nie? To było dla niego ogromnym przeżyciem. Pamiętam, że jakaś telewizja mnie tam wołała o 12 w nocy. Poszliśmy, bo to pieszo tylko można było iść, nie? Samochodami nie było w ogóle mowy się poruszać, więc pieszo szliśmy, żeby się spotkać, coś tam powiedzieć do jednej, drugiej, trzeciej, czwartej telewizji. Potem wszystkie starały się jakoś zdobyć parę słów od tych, którzy no, z tym papieżem jakoś przebywali razem, mieli kontakt na co dzień. Wróciliśmy do domu, już papież zmarł i zaraz dostałem telefony, żeby proszono mnie o inne wywiady, więc oczywiście się zgodziłem się, ale to było właśnie przeżywanie tego momentu. No i to, co tak uderzało wtedy, nie wiem, jak pan tutaj był, cisza na placu, nie? Tyle ludzi. I Włosi, którzy są żywotni, to znaczy nie są przyzwyczajeni do ciszy, nie? Nawet w kościele są dosyć tacy, powiedzmy, żywi i często rozmawiają i tak dalej. I na placu cisza, nie? Jakieś ogromne przeżycie to było. Ja nie należę do tych, którzy tak, powiedzmy, pchają sprawę, żeby jak najszybciej był ogłoszony, była beatyfikacja, bo uważam, że jeszcze ludzie żyją, znają papieża, żyją jego myślą. Ja tu często widzę duże kolejki młodzieży do
grobu Ojca Świętego i powiedzmy obecny papież w każdym prawie przemówieniu nawiązuje do swojego poprzednika, dużo o nim mówi i tak dalej. No, czyli jeszcze wszyscy żyją tym, nie? To pokolenie, które pamięta ten moment śmierci, pamięta tego papieża. No, jak potem będzie beatyfikacja później, to ubogacą się tym papieżem te pokolenia, które go nie znały. Nie? To będzie znowu moment, kiedy zacznie się na nowo odkrywać jego myśl, studiować jego myśl, przeżywać te ostatnie i zostaną ubogaceni ci, którzy wtedy byli dziećmi, nie? Czyli przeżyją znowu ten moment na nowo. I ja myślę, że to jest ważne, żeby ta myśl Jana Pawła II żyła, i, bo on po sobie zostawił tak dużo, że to jeszcze wymaga przetrawienia. Ja pamiętam do Telewizji Polskiej Benedykt XVI w 2005 roku w październiku miał taki wywiad i wtedy powiedział, że nie będzie dawał, robił dużo dokumentów, ponieważ Jan Paweł II zostawił po sobie tak wiele, że to jeszcze musi być studiowane, to musi jeszcze być przetrawione przez Kościół. Nie? Ja myślę, że to jest prawda i dlatego jest potrzeba, bo myśmy to przeżywali bardzo emocjonalnie. Zresztą w naszym kraju bardzo emocjonalnie. Nasz papież, on przyjmował wszystkich Polaków. No i teraz to śmierć. Wszyscy przeżywaliśmy emocjonalnie. Może trochę to, czego brakuje, to jest wgłębianie się w jego myśl. W to, co mówił, czego uczył. Wgłębianie się, żeby to potem realizować na co dzień. Nie? Powiedzmy, ja mówię, tyle różnych szkół w Polsce Jana Pawła II chcą mieć tytuł, nie? To jest pewnym zobowiązaniem. On coś, to Jan Paweł II jest symbolem czegoś, nie? Symbolem, on jest jakąś wartością, która wymaga, jest jakimś wyzwaniem dla konkretnego człowieka. I ja myślę, że jest bardzo ważnym, żeby myśl Jana Pawła II, jego nauczanie, jego przykład przyswajać ludziom i to jak najdłużej, nie tylko że to powiedzmy przez kilka lat będzie i potem się skończy. Ja myślę, że to jest... Ja kiedyś mówiłem jeszcze za życia Jana Pawła II, że to jest papież, który sieje na przyszłość. Dużo zasiał. I to ma owocować potem także w przyszłości, w następnych latach, czy w następnych wiekach. To był papież, który siał na przyszłość. To, co dla mnie zostawił, to jest jakieś przede wszystkim, no po tych spotkaniach często powiedzmy prosił na obiad czy tak dalej, nawet jak sprawy urzędowe trzeba było załatwić, no to ponieważ tych różnych spotkań miał tak dużo, no to wtedy prosił na obiad, omówimy to przy obiedzie. Czyli to powiedzmy ten kontakt osobisty, to był chyba bardzo dużym wrażeniem. Bardzo, czymś bardzo ważnym. Powiedzmy, ja pamiętam jak, ale to już z innego punktu widzenia powiedzmy, jak zostałem mianowany biskupem, to było 22 grudnia i potem już 6 miałem konsekrację, czyli trzeba było w kilku dniach wszystko załatwić, kiedy były święta jedne po drugich, ale i wtedy papież mnie zaprosił na kolację. Same święta i dał mi z okazji tej mojej konsekracji biskupie podarunek, który jest mi bardzo drogi, właśnie krzyż pektorał, który należał do bardzo wybitnych prawników w przeszłości. To nie ten. Taki należał do bardzo wybitnych prawników, tam ten krzyż tylko ubierał na wielkie okoliczności. Zdaje się, że tutaj go miałem, ale tu nie widać. Mianowicie to należało najpierw do kardynała Gaspari. Gaspari to był autor pierwszego kodeksu prawa kanonicznego, 17 rok. Ten kodeks spotkał się wtedy z dużym ocenami, bardzo, bardzo pozytywnymi ze wszystkich stron, nie tylko powiedzmy kościelnymi, ale także ze różnych prawników świeckich. To był wielki prawnik, autor powiedzmy między innymi tego paktów lateranańskich tutaj, czyli wielki kardynał. I ten kardynał Gaspari dał ten krzyż w 1932 roku Perykle Felici. Perykles Felici, on wtedy szedł jako, nie, przepraszam, Cicognani, Amleto Cicognani. Amleto Cicognani wtedy szedł jako delegat apostolski do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych odegrał ogromną rolę, dostał z 19 uniwersytetów doktorat honoris causa, napisał wspaniałe
wspaniałe rzeczy o kapłaństwie. Potem wrócił do Rzymu i był sekretarzem stanu, kardynałem, sekretarzem stanu, wtedy, kiedy był sobór, podczas soboru. I podczas soboru ci koniani dał ten krzyż potem kardynałowi Pericle Felici, który był moim szefem. Kardynał Pericle Felici był sekretarzem soboru, popisał się wtedy łaciną, mówił świetnie łaciną, tak dalej. I ten kardynał Pericle Felici, on zmarł krótko właśnie przed tym, jak zostałem biskupem, tak nagle, i rodzina dała ten krzyż papieżowi. Ofiarowali ten krzyż papieżowi jako taki podarunek, i papież powiedział: ty jesteś jedynym prawnikiem w tej grupie biskupów, których będę konsekrował, i tobie daję ten krzyż. Ten krzyż jest mi bardzo drogi, bo z jednej strony jest dar od Jana Pawła II z okazji mojej sakry biskupiej, a z drugiej strony no, ma jakąś tradycję, która idzie po mojej linii. Ja studiowałem prawo i to byli wielcy prawnicy, którzy przedtem ten krzyż posiadali. Znaczy, byliśmy świadkami człowieka, który oddał całe życie Kościołowi, który żył w łączności z Chrystusem, który realizował Ewangelię i tym zachwycił świat. No trudno, powiedzmy, tu mieć jakieś wątpliwości.